Koncert życzeń i zażaleń się skończył. Jesteśmy fundacją Dzieciak w sieci. Skup się na mnie. Ze mną będziesz rozmawiał. Nie. Ze mną. Oni nie będą z tobą rozmawiać. Jesteśmy fundacją Dzieciak w sieci. I nie tylko. I per procura. Przyjechaliśmy z tobą porozmawiać. No. Dlaczego cały czas piszesz do dzieci? Powiedz mi. Nie cały czas. To już jest twoje kolejne zatrzymanie, prawda? Tak. Poprzednie było w lipcu 21 roku. Przypominasz sobie? Nie przypominasz sobie. A może chciałbyś obejrzeć tamto zatrzymanie, żeby ci się przypomniało? Kojarzę. Straciłem majątek swój. Pisałeś do 11-letniej... Bo któryś z was mi zajebał nawet ładowarkę. To nie my wtedy byliśmy u ciebie. Ładowarkę to do nie my telefonu. Wtedy byliśmy u ciebie, skup się. Inna grupa była po ciebie. Pisałeś do 11-letniej dziewczynki, że ci stoi i czy chce popatrzeć. Popatrzcie w telefonach. Co chciałeś pokazać dziecku, jak dzwoniłeś do popatrzcie niego? Popatrzcie w telefonach, jak się określają. Dobrze, ale powiedz mi, co chciałeś pokazać 11-letniej dziewczynce? Nic. Ona powiedziała, że ma 17 lat. Każda dziewczynka, jedna. Dziewczynka, z którą pisałeś, ma lat 11. Z uporem maniaka dzwoniłeś do niej na kamerce, na bezczela się masturbowałeś i pokazywałeś przy tym swoją twarz. Przecież. Na filmiku z masturbacji widać twoją twarz. No to dawajcie. Wszystko jest na pendrive'ie nagrane. Wszystko ci możemy pokazać. Do kolejnej dziewczynki pisałeś, czy widziała twojego chuja i czy cię kocha. Proszę, schowaj telefony. Nie, no bo chcę do adwokata. Ale za chwilę będziesz dzwonił. Będziesz sobie za chwilę dzwonił będziesz dzwonił, do kogo będziesz chciał. Do ilu dzieci pisałeś, powiedz mi? Nie wiem. Jeśli określają się, że mają 15-16, mogłem pisać. Wszystkie dziewczynki, do których pisałeś, pisały ci, że mają 11 i 12 lat. A powiedz mi, jak mam się do ciebie zwracać? Piotr, Krzysztof, a może Marek? Krzysztof, to jest kurwa przybrane... Dobra, czyli jak mam się do ciebie zwracać? Ja jestem Piotr. Okej. A dlaczego posługujesz się na Facebooku fałszywymi danymi, powiedz mi? Okej. No to się zwróćcie do tego, mów. Dam ci, gdzie no telefon kupiłem. Ale jaki to ma związek z tym, że masz fałszywe imię i nazwisko na portalu społecznościowym? No bo to mi przyszło pierwsze... Wiadomości przyszły mi na Krzysztof... Nie bluźnij. Nie bluźnij, bo to brzydko. Nie wiem. No. I ja już im dzwoniłem. I chcę mi do Play'a to wyjaśnić. Wiesz co, do kolejnej dziewczynki pisałeś, czy chcę zobaczyć twojego siusiaka i czy chcę to pooglądać. Po co? Jak zaznaczam? Kręci cię to? Kręcą cię dzieci? Nie. Ja mam 9 wnuków. Ale to po co wypisujesz? A za co siedziałeś? Do dzieci. Teraz mam sprawę i adwokata mam. A wcześniej nie siedziałeś z artykułu 200 kodeksu karnego? No kurwa, wcześniej... Odsiedziałeś wyrok teraz, za pedofilię. Nie, prośba, nie przeklinajmy, dobrze? Dobra. Odsiedziałeś wyrok za pedofilię. Tak, teraz. Nie. I teraz wyszło. Wcześniej siedziałem za alimenta, za pobicia. I tak za kranie. Powiedz mi, a jak napisałeś do 11-letniej dziewczynki, że chętnie byś ją, cytuję, ruchnął, to no o co to, to się więc, rozchodzi? Więc tam masz napisane tak, chyba, tak, to była 11-letnia dziewczynka, spójrz. Popatrz. Nie, ja będę chorował. Ale ja mam okulary i ja dobrze widzę. 11-letnia więc dziewczynka. Więc musiała podać wyższe... Nie. 11-letnia dziewczynka, pisały Piotr. Dzieci. Mam wszystkie rozmowy. Przeczytałam wszystkie rozmowy, które prowadziłeś z dziećmi. Każda jedna dziewczynka pisała albo ci... byłem nachlany i mogłem coś... Ale a masz problem z alkoholem? Powiedz mi. A pracujesz gdzieś? A, w sadzie. No i no dobrze, no i powiedz mi teraz tak, i do pracy chodzisz pijany? No tam mi nikt nie sprawdza. Nie sprawdza cię. I czyli rozumiem, że od 2 miesięcy non-stop pijesz? To zawsze jak wyszłem dobrze. Bez przerwy, bez dnia przerwy. A może trzeba by się było zacząć leczyć? Najpierw z alkoholizmu, a potem z pedofilii, co? Masz problem? Uważasz, że masz problem? Chciałbyś się leczyć?
z alkoholizmu i z pedofilii. Jesteś recydywistą, widniejesz w Krajowym Rejestrze Przestępców Seksualnych. I to było przed tym zatrzymaniem, które zrobiła tamto? Dwa lata temu. A grupa cię zatrzymała rok temu, czyli wcześniej miałeś problemy. A powiedz mi, dlaczego nie piszesz do dorosłych kobiet? Do takich, które mają skończone 18 lat. No przecież znalazłbyś sobie kobietę. Ja wiem. No to dlaczego piszesz do dzieci? Piszesz do dzieci, bo nie czytałam wiem. Wszystkie twoje rozmowy. Nie wiem. Bo masz problem, ja ci odpowiem. Jesteś pedofilem. Widniejesz w Krajowym Rejestrze Przestępców Seksualnych. Który pójdzie mi po fajnie? Ja dam pieniądze. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Skup się na mnie, tu jestem. Skup się na mnie. Na ostatnim live'ie powiedziałeś, że chcesz złożyć wniosek do Gostynina o leczenie. Nie, ja że już... Powiedziałeś. Tak powiedziałeś. Słuchałam tego live'u. Oglądaliśmy to. Słuchałam tego. Dlaczego... Nie pamiętam. Dlaczego nie chcesz się leczyć? Skup się na mnie. No może bym chciał. Dlaczego do tej pory o to się nie postarałeś? Nie wiem. Nie wiem, kurwa, ale nikt mi... Nie krzyczymy. Nie machaj mi rękoma przed twarzą, proszę. I prośba o kulturę. Do mnie uderzysz. Proszę. No nie, w życiu. No, to na spokojnie. A może po prostu pokusa jest silniejsza, co? No trudno jest. Wszystkie dziewczynki pisały ci, ile mają lat. Nie machaj mi ręką przed twarzą. Wydzwaniałeś do nich na kamerce. Masturbowałeś się, pokazywałeś swoją twarz i krzyczałeś ich imię. Mamy te filmy. Nie wierzę. To wszystko jest nagrane. Wszystko jest nagrane. No mamy materiały. No pokaż, słuchaj, proszę. Popatrz, nie przyjechalibyśmy, jesteśmy z całej Polski. Naprawdę, niektórzy jechali tutaj do ciebie całą noc. No, pokaż. I poświęcamy swój czas. Tak, ale więc ja... nie przyjechalibyśmy dlatego, że wyssaliśmy sobie coś z palca. Okej. Okay. My jesteśmy fundacją, z drugiej ekipy tutaj są też ludzie, którzy mają swoją działalność gospodarczą, którzy mogliby być w pracy, czy z żonami iść na zakupy. Jutro jest dzień świąteczny. Poświęcili czas. Ja już nie dlatego, że wyssaliśmy coś z palca. Byłeś już raz karany za artykuł 200. Tak. Dlaczego dalej robisz to samo? Jak jest najebany, ja nie myślę. No dobrze, ale czy alkohol jest usprawiedliwieniem według ciebie? Czy jak wybijesz szybę i jesteś pod wpływem alkoholu, to nie będziesz za to odpowiadał? Będziesz. Będę. No właśnie. No, alkohol cię nie tłumaczy. Może trzeba zacząć się leczyć. Po prostu skorzystać z pomocy. Dajcie mi tą możliwość. A dlaczego nie zrobiłeś tego wcześniej? Miałeś już bo nie miałem z nikim do czynienia, żeby ktoś mi wytłumaczył. Ale siedziałeś w więzieniu, tak? No i tak. Dlaczego nie prosiłeś o pomoc? Prosiłem, ale widziałem to swoje. Ale prosiłeś o pomoc i co? Ktoś ci odmówił pomocy? Tak. Wyjdziesz i sobie załatwisz. To może gruje. Tym razem trzeba się trochę bardziej postarać? Trochę bardziej trzeba chcieć? Jak chcecie, bierzcie mnie na komendę, chuj. Ale nie przeklinamy. Proszę. Bo ja jestem grzeczna w stosunku do ciebie. A co też, ja robię? Posłuchaj, nie przyjechaliśmy tutaj robić nad tobą sądów, czy się wyżywać na tobie, czy cokolwiek Na spokojnie, przyjechaliśmy porozmawiać i zapytać. Bo jeżeli uważasz, że masz problem, my jako fundacja też możemy ci pomóc. Mam. Nie ma problemu, załatwimy psychologa. Tylko pytanie, czy chcesz się leczyć? Chcę. Chcesz. Posłuchaj, na jednym z filmików powiedziałeś, że lubisz... Nie mów mi, Aniołku, o filmikach, bo ja faktycznie nic nie... No dobra, to ja ci... Dobra, spoko. To ja ci tylko powtórzę, okej? To co mówiłeś? Posłuchaj. Mówiłeś do jednego z dzieci, że uwielbiasz... Do jednej, jak już? No dobrze, no okej. Okay. Że uwielbiasz dzwonić na kamerce, onanizować się i pokazywać to. No tego akurat nie pamiętam. No ale okej, jeśli tak mówię... Daję ci 100% gwarantu, że to powiedziałeś. 100%, masz moje słowo. Okej. Jeśli tak mówisz, okej. Ty jesteś takim trochę ekshibicjonistą internetowym. Gdyby nie internet, to byś pewno po parkach biegał w samym płaszczu, nie? Chyba nie. Powinieneś się leczyć, jesteś bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Robisz dzieciom krzywdę. Wyobrażasz sobie... Żadnego dziecka nie skrzywdziłem. Pisałeś z nim. Wiesz, co takie dziecko teraz przeżywa? Jak to dziecko oglądało twojego penisa? Wielokrotnie?
takie 11-12-letnie. Ta dziewczynka, o której ci wcześniej mówiłam, ta 11-letnia, wielokrotnie oglądała twojego penisa. Ja to robiłem? Tak. Masz moje słowo, że to robiłeś. Okej. No to jest posłowo. Bierzcie mnie ich. No. Z racji tego, że popełniłeś przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Nie kojarzę, no ale proszę. Uwierz mi na słowo, popełniłeś. Jesteśmy zmuszeni odwrócić. Jesteś recydywistą z tego artykułu. W ręce policji. Powtarzam ci po raz drugi. Figurujesz tylko, że w krajowym rejestrze przestępców seksualnych. Dobrze, zgadzam się. Tylko, że w tej sprawie się toczy sprawa. Ale to jest nowa sprawa. Piotrze, Krzysztofie, czy jak tobie tam? Nie. Tak. Bo od tamtej sprawy, w momencie, kiedy wyszedłeś, zacząłeś robić dokładnie to samo. I mamy na ciebie kolejny materiał. Wcześniej to samo było i w tej samej sprawie się toczy. A teraz będzie się toczyło w kolejnej, w nowej, w naszej. Bo rozumiem, że ta sprawa z zeszłego roku, ona się jeszcze nie zakończyła. Nie. Tak? Nie. Mam adwokata i on prowadzi. I sprawa się toczy. A teraz ci powiem, no to teraz doszły kolejne dzieci, które my dołożymy, które my mamy, na które my mamy. To będzie kolejna sprawa. Piotr, Krzysztof. A w rejestrze... A, Krzysztof! Jak chcesz, tak będę do ciebie mówić. Nie wiem, czy jesteś Piotr, czy jesteś Krzysztof. Nie, nie chcę. Nie, nie, nie spokojnie. To będzie nowa sprawa, zupełnie odrębna. Kolejny artykuł 200. Okay. A zanim cię zatrzymała w zeszłym roku tamta grupa, to widniałeś już w rejestrze. Czyli miałeś jeszcze wcześniej problemy z artykułu 200. Trzeci raz jesteś zatrzymywany. Dlatego mam tą sprawę, bo adwokat mój robi to, żeby mnie uniewinnił. Tylko, Piotr, słuchaj, jesteś trzeci raz dzisiaj zatrzymywany za artykuł 200. I teraz trzeci raz. Posłuchaj, no to, że adwokat cię uniewinni, to nie znaczy, że czy postara się o to, że będziesz miał jakiś mały... Nie, nie, twoja twarz jest niewidoczna. Nie widać twojej twarzy. Zapewniam cię, a jestem osobą poważną i nie kłamię. To cię nie zwalnia z tego, że możesz sobie do dzieci dzwonić i robić to, co robisz. Rozumiesz mnie? Bardziej... A powiedz mi jeszcze, dlaczego, skup się, tu jestem, nie, dlaczego, tam się... dlaczego na tym swoim komunikatorze, na portalu społecznościowym, w znajomych masz same dzieci? Przestalkowałam cię od góry do dołu, wiesz, masz same dzieci. Ale dlaczego? To co to? Ja, wiesz co, ja jestem dorosła i chyba nie mam żadnego dziecka w znajomych na Facebooku, wiesz? A ty masz same dzieci, wytłumacz mi. Dlaczego? Jest to fenomen. To nie do ciebie. Tu, skup się, halo. Tutaj, tam ludzie... Skup się na mnie. Dlaczego masz same dzieci? No nie wiem. U takiego się może składa, może co? No nie wiem. Ja myślałam, że my rozmawiamy poważnie. Ty jesteś dorosły, ja jestem dorosła. Myślałam, że rozmawiamy poważnie. Naprawdę nie jesteś mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Nie. Okej. Okay. Skończ. Nie. Przejdziemy się teraz na komendę, która jest tuż obok. No i co? I mam nadzieję, że już więcej się z tobą nie spotkam. Bardzo bym nie chciała cię już więcej zobaczyć. Jeździliśmy za tobą parę dni. Dlaczego parę dni? No pomyśl. Ukrywałeś się. Twój uśmiech dużo mówi. Ukrywałeś się. Podobno wiedziałeś, że cię łowcy szukają, nie? Cały czas robię w jednym miejscu. Ale tak trochę kłamczuszysz, nie? Powiedz mi, trochę troszeczkę. Tak kłamczuszysz. No to kłamiesz ten trochę uśmiech dzieci, dużo nie? Mówi. Kłamiesz dzieci, nie piszesz prawdy. Dobra, idziemy. Poczekaj sekundę. Już. Już idziemy. A jeszcze mi powiedz taką rzecz. A co z tymi ludźmi, którzy ci pomagali w zeszłym roku? Też mają. Siedzimy. Nie! Siedzimy. Proszę, nie. Proszę usiąść. Ale a w życiu. Proszę usiąść. A w życiu. Idziemy na bo mają sprawę. Ci ludzie mają rozprawę, prawda? Usiądź. Na posterunek jemy i proszę usiąść. Na komisariat. I oni tu przyjadą po ciebie. Proszę usiąść. Zadzwoniłam na komisariat, przyjedzie zaraz policja. Proszę usiąść. Bo ty i tak najpierw prawdopodobnie do wytrzeźwienia pójdziesz, a potem będzie ten... Przyjedzie zaraz policja. Uwierz mi, daję ci moje słowo. Będziesz chciał, żeby ci pomóc i będziesz chciał się leczyć, my jako fundacja pomożemy ci. Nie. A już od was nic nie chcę. Ale czy ty uważasz, że my tobie zrobiliśmy teraz jakąś krzywdę?
To jeszcze ci daję drugą obietnicę. Jeżeli będziesz dalej robił to, co robisz, z podziemi, ale za każdym razem przyjedziemy po ciebie. Uwierz mi i ja widzę ten twój uśmiech. Mogę jeździć za tobą 3 tygodnie. I za którymś razem posiedzisz dłużej, mam nadzieję. Bo materiału jest sporo na ciebie. Na tym kończymy live'a. Ja od siebie tylko jeszcze tak prywatnie chciałem podziękować grupie Perprokura. Nigdy nie robiłem prywaty na live'ie, ale tym razem tak. Duże dzięki. No. Dziękujemy.